Panie marszałku, Wysoka Izbo, wydaje mi się, że mamy europejską twarz. To dobrze, że jest informacja w sprawie prewencji przeciw zwiększonej aktywności ugrupowań, tylko tutaj bym akurat wniósł pewną poprawkę. Ja bym nie mówił o skrajnie prawicowych oraz o ugrupowaniach skrajnych, ponieważ każda skrajność jest dolegliwa. Natomiast instrument prewencji przeciwko tej skrajności jest w nas samych, Wysoka Izbo. Ja tu podzielam zdanie pana ministra, który mówił, że to nie jest tylko rola Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To od nas my dajemy przykład. Każda skrajność jest niebezpieczna i wroga każdej społeczności. Nacjonalizm, ksenofobia jest największym przeciwnikiem patriotyzmu. To musimy sobie uświadomić, bo patriotyzm bazuje na miłości ojczyzny, to znaczy fundamentem ojczyzny jest naród, na miłości całego narodu względem siebie. I to musimy sobie uświadomić. Natomiast nacjonalizm jest fundamentem, jest nienawiść do kogoś. Nienawiść musimy odrzucić. Jeśli sejmowe przejawy agresji miałyby pozostać tylko w murach parlamentu, to można byłoby sobie ten temat przemilczeć, ale one się przenoszą na zewnątrz i w wyniku rozemocjonowanych, agresywnych zachowań polityków kształtuje się mentalność całego społeczeństwa. Natomiast jeszcze raz powtórzę, największym wrogiem ojczyzny jest ten, kto skłóca jej obywateli. Ja z tego miejsca chciałem zaapelować do wszystkich instytucji, podmiotów i osób, które mają wpływ na kształtowanie świadomości społecznej, a są to politycy, dziennikarze, przedstawiciele duchowieństwa i tak dalej. Każdy musi, jeżeli będzie bazował w kategoriach patriotyzmu, to znaczy miłości, miłości ojczyzny i miłości bliźniego, ten będzie przeciwko skrajności, przeciwko każdej skrajności. Panie marszałku, czy pan mi pozwoli na jeszcze jedno stwierdzenie? Pan nie będzie robić wyrzutów, że panu nie przerwałem, to oczywiście. Nie będę. Ja chciałbym zapytać, bo jesteśmy zdominowani ostatnim doniesieniem o tym panu Brunonie K. z Krakowa. Ja chciałbym się zapytać, retoryczne pytanie zadać. Ile jeszcze w Polsce jest takich Brunonów K., którzy ukształtowani pewną agresją emitowaną przez środki masowego przekazu, kształtuje się ich osobowość. Negatywna względem człowieka i on w kategoriach miłości ojczyzny chce unicestwić pewną grupę narodu. Czy to jest patriotyzm? I tu sobie z tym pytaniem pozostańmy. Niech to będzie nasza lekcja i zadanie domowe. Dziękuję, panie marszałku. Ja zawsze liczyłem na pańską wyrozumiałość.